przede wszystkim udało nam się zmobilizować, a trzeba pamiętać, że to był mecz tak naprawdę już o nic, bo w tym momencie Czudes nie wychodzi, my awansujemy na pewno dalej. Natomiast zagraliśmy dobrze, jeszcze wiele do poprawy, ale uważam, że jest poprawa już dobrze. Miasto wydaje się najmocniejszą ekipą w naszej lidze w tym momencie. Tu zapraszam już serdecznie na mecz wszystkich kibiców. Gramy za tydzień o 16:00. I o pierwsze miejsce w grupie. Myślę, że głównie z wyskoku dzisiaj ta zagrywka w miarę się działa, że tak powiem. Sporo napsuliśmy krwi przeciwnikowi, jednak ciągle sporo błędów popełnialiśmy. I musimy to wyeliminować, jak chcemy jeszcze z Jasłem dobry wynik wywalczyć, bo seriami znowu traciliśmy te błędy, jednak myślę, że i tak zagraliśmy lepszy mecz niż ostatnio. I zagrywka, i w ataku dzisiaj też dobrze szło, przyjęcie też stało na całkiem wysokim poziomie, także musimy unikać tych błędów, które strasznie dużo punktów tracimy. Teraz Jasło i Racławówka to są dwie tutaj najmocniejsze drużyny. Jeżeli chodzi o Jasło, to myślę, że u nich ich atakujący miał dobry dzień i zdecydowanie im pomógł w tamtym meczu i to ich zwycięstwo w tiebreaku. Natomiast myślę, że tutaj na naszej hali będzie im ciężej z nami wygrać. My też zagramy lepszy mecz, musimy zagrać lepszy mecz. No i liczą się dla nas tylko 3 punkty. Jeżeli wygramy z Jasłem za 3 punkty, to wchodzimy na pierwszym miejscu do tej już tabeli finałowej z przewagą 3 punktów tutaj nad Racławówką. Ile się nie mylę, Jasło wyjdzie z 3 punktami, także wszystko będzie w naszych rękach. Wtedy wystarczy, że wygrywamy wszystkie mecze z drużynami z drugiej grupy i w końcu myślę, będzie upragniony awans. Chcemy od razu też zaprosić wszystkich kibiców na mecz z Jasłem. Będzie to ważny mecz dla nas i miejmy nadzieję, że wygramy ze 3 punkty.